PS Klon, część trzecia. Po tej tragedii wszyscy się przeprowadzili. Nasza Elisa, nasz wielny klon, no i akurat no, centrum handlowe przywieźli tutaj. I odwiedzili ją szwagierka, no i piorun. A ona siedzi, leży w łóżku po tym całym wypadku. Ja wstrząs mózgu. Proszę. Jak się czujesz? No dobrze. Piorun, co my mamy teraz zrobić? Musimy się nią zająć. No, wiem. Na pewno, kochani, nic ci nie jest? Na pewno. Kartka. Kartka? Zrujnuję twoje życie. Co? To niemożliwe. Ten klon mi zrujnuje życie. O nie. Muszę pograć. Pięknie jeszcze to. Muszę pograć na laptopie. No, wiecie, jakoś sobie poradziłam. Brzmi nawet lepiej. No to dobrze, prawda? No, to chyba lepiej. Tak. Się bardzo dobrze czuję i nic, no, nie przeszkodzi w tym mi. A. Dobra. To jakbyś czegoś naprawdę potrzebowała, to przyjdziemy. Tak, my nie mamy na razie czasu, ale dla ciebie zawsze znajdziemy czas. No, dziękuję wam. Dobra, no i... No to pa! Pa! Jestem na tyle w stanie, że mogłabym na handlowej. Tak, najpierw ślubię. Muszę to zawiązać, więc to trochę potrwa. Nie wiem, czy w ogóle. To była moja stara suknia. Nie wiem, czy się w nią w ogóle zmieszczę. Tak. No. A oto są te materiały. O. Dobra, to ciąg dalszy nastąpi, bo nie dam rady temu w ogóle zawiązać. I sorry za krótki odcinek. Ciąg dalszy nastąpi.